Lećmy raz, dwa, trzy, czyli raz. Witam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiejsze nagranie przedstawia aktualizację na forum, która pojawiła się 28 kwietnia. Wejdzie ona w życie o godzinie 1 w nocy. Jest to aktualizacja dotycząca handlem bryłkami. Można wpłacać, wypłacać. Za chwilę zaprezentuję właśnie, jak to się odbywa w grze. Mamy wystawiony sklep i ten był wystawiony za jedną bryłkę. Został sprzedany. Kiedy zamkniemy sklep, na wołaczu pojawi nam się napis, że swoje bryłki możemy odebrać o kowala. Udajemy się do niego właśnie. Lokalizację tego NPC każdy z Was powinien już znać. Wybieramy opcję pierwszą. A tu małe zaskoczenie. Bryłki nasze znajduje się u dozorcy. Tak więc klikamy OK i udajemy się do następnego NPC o nazwie Dozorca. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia. No i mamy cztery opcje. Opcja pierwsza pokazuje nam nasz stan konta w smoczych monetach. Są to inaczej bryłki. Aktualnie jedna. Możemy wybrać opcję drugą. Pozostałe dwie nie będą potrzebne. Mamy, czy chcemy wybrać nasze monety. Mamy akurat jedną, więc tak, chcemy. Klikamy więc tak. No i smocze monety, czyli bryły, pojawiły nam się w eku. Klikamy OK. No i bryłki znajdują się w eku. Akurat jest to jedna sztuka. Za chwilę przedstawię, jak wpłaca się bryły do NPC, a potem po raz kolejny, jak się je wybiera. Myślę, że to przydatna opcja. Wiele możliwości nam daje. No i mamy opcję wpłacenia bryłek. Przenosimy bryły w wagonie złota na NPC o nazwie Dozorca. Jest pokazane, zostały wpłacone bryłki. Klikamy OK. Jeśli chcemy je wybrać, powtarzamy czynność z pierwszego ujęcia, czyli stan konta wynosi tyle bryły, ile wpłaciliśmy. I wyjmujemy bryłki od Dozorcy.